Panie, przyjdźmy za dwa gron tronu łaski i wsłuchajmy się jednocześnie, niech Bóg do nas mówi, niech Bóg się porusza, niech Duch Boży dotknie każdego z nas. Kolejnym kazaniem, które mam nadzieję wielu z was podciąśnie do wiary, podciąśnie z miejsc waszych, z takiego pseudo pokoju, może pogodzenia się z losem, albo czegoś w tym stylu. I taki tytuł chciałbym, żeby pobłogosławił, głosił. Powstał ochronówka, każdy go z nas, powstał ochroną twoich aniołów. A temat naszego kazania będzie prosty tytuł. Jakże ważny tytuł. Zerwać przyzwyczajenia. Zerwać przyzwyczajenia. Myślę, że tak patrzę na Słowo Boże, tak patrzę na wierzących i wielu ludzi przywykło do stanu rzeczy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Przywykło do stanu rzeczy. Niektórzy pogodzili się z losem i to pogodzenie się z losem może przejawiać się w różnych obszarach, płaszczyznach naszego życia. Pogodzenie się z losem podam parę przykładów. Jak się ludzie pogodzili? Niektórzy ludzie pogodzili się, że muszą być całe życie, uwaga, w kościołach, które są nigdy nie przebudzone, które nie są zainteresowane przebudzeniem, nie są zainteresowane mocą, nie są zainteresowane, żeby chodzić z Bogiem. Pogodzili się z losem, no bo jedyny kościół na wiosce, czy w mieście, czy gdzieś tam. Inne przyzwyczajenia, które trzeba złamać, to są przyzwyczajenia w Polsce, nie da się zrobić przebudzenia. Albo w Polsce nie da się zarobić więcej pieniędzy na przykład. To są takie przyzwyczajenia myślowe, które prowadzą ludzi do pogodzenia się z losem, do zamiast stania w wierze i przeciwstawienia się, to ludzie idą, wiecie, tak jak te lemingi kościelne, lemingi niekościelne, jakiekolwiek lemingi, które idą, wiecie, biegną do kariery, biegną, żeby się pogodzić z warunkami, jakie są. Inni ludzie pogodzili się, że coś ich gmera, coś ich podżera, coś ich męczy, nauczyli się z tym żyć. Zawsze się jakieś wytłumaczyli, no ale to jest, ale tamto jest, ale siam to jest. Inni pogodzili się ze swoją sytuacją, jaka jest. Sytuacją w domu, sytuacją w rodzinie, sytuacją... Niektórzy ludzie pogodzili się, że w Polsce musi być stan nieprzebudzenia, że w Polsce musimy żyć, wiecie, skazani na działanie tej, wiecie, bałwochwalczej religii katolickiej i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się pogodzili, przyzwyczaili się. Inni, masę Polaków, wierzących, dziękowców, charyzmatyków przyzwyczaiło się do myślenia biedy. Do myślenia, że w Polsce nie da się zrobić pewnych rzeczy. Złamać przyzwyczajenia. Złamać przyzwyczajenia jest kluczem do wszystkiego, żeby osiągnąć w Bogu. Jeśli nasze przyzwyczajenia nie zostaną złamane, bo jak złamać te przyzwyczajenia? Są inne przyzwyczajenia. Kiedy obserwuję ludzi się przyzwyczaili się, że na przykład niektórzy się przyzwyczaili, że są chorzy i się przyzwyczaili. Ustalili sobie życie, mają fałszywy pokój, pogodzili się z takim stanem. A żeby wyjść z tych rzeczy, ludzie muszą zerwać po prostu wszelkie takie pogodzenie się z sytuacją. Nigdy nie możemy zgadzać się na
sytuacji, która jest niezgodna ze Słowem Bożym. Nasz odnośnik jest Słowo Boże. Naszym odnośnikiem jest zawsze przymierze, które zawarliśmy w Jezusie Chrystusie z Panem Bogiem. To jest nasz odnośnik. Wszystko inne, które się z Nim nie zgadza, musi zostać podporządkowany w imię Jezusa w wierze i musi puścić, musi odstąpić, musi wnosić się. I diabeł tak sobie ustawił ten świat, że diabeł wprowadzi jakieś takie w ciele pewne rzeczy, które ludzie się, wiecie, muszą przystosować, tak on by chciał. System, różne rzeczy, jak rzeczy funkcjonują na świecie i tak dalej, ale my musimy zerwać z tymi szatańskimi przyzwyczajeniami. Musimy zerwać z przyzwyczajeniami, które nie są zgodne ze Słowem Bożym. Przykład biblijny jest taki, powiem jak zerwać, co jest kluczem do tego. Przykład biblijny: Izrael doprowadzi się do takiego stanu przez grzech, przez różne rzeczy, przez różne nauki, humanizm, przez wpływ pogaństwa i tak dalej, że przed, wiecie, jak gdyby Pan Bóg, Pan Jezus nie przysłał, to Izrael pogodził się w stanie, jakim był. I oni się nauczyli w tym żyć. Oni się nauczyli żyć, że nie było cudów. Oni się nauczyli żyć, że nie było zrozumienia Słowa Bożego. Oni się nauczyli żyć, że nie było bogactwa. Wcale jeśli było jakieś bogactwo, to było w ręku tych, wiecie, kleryków, tych faryzeuszy, że oni nigdy na pieniążki nie narzekali, bo ich teologią była, że ludzie mają im pieniążki przynosić. Więc ludzie zwykle nie doświadczali tego. Ale kiedy Chrystus przyszedł, Jego nauka i moc Boża, wiara, w której się Chrystus poruszał, one zburzyły te przyzwyczajenia. Ludzie już nie patrzeli, o, ktoś jest chory, że musi zostać chory. Ludzie już nie patrzeli, że o, ktoś jest biedny, musi pozostać biedny. O, ktoś jest, nie wiem, cokolwiek było złego, a się ludzie do tego przyzwyczajeli, kiedy zobaczyli Chrystusa, Jego wiarę, to, co Bóg robił. Jezus nawet się nie przyzwyczaił i nie pogodził, że jest śmierć, którą zwyciężył. Jezus wskrzesza ludzi z martwych i ci, którzy mają wiarę, będą wskrzeszać z martwych, tak jak Pan Jezus to czynił. A więc rozumiemy, cokolwiek jest w naszym życiu, co jest przyzwyczajeniem. Przyzwyczajeniem poziom finansowy, poziom zdrowia, poziom przebudzenia, poziom chodzenia w mocy, poziom poznania Biblii. Cokolwiek to jest, poziom relacji w rodzinie, poziom gdziekolwiek jest, poziom przebudzenia w Polsce, cokolwiek by to nie było, my musimy stanąć na Słowie Boże. Jak wyjść do tego, żeby to złamać? Pierwsza rzecz, musimy budować w objawieniu Ducha Świętego na nowym przymierzu i to jest nasz jedyny odnośnik. Ale wszystko, co nie jest zgodne ze Słowem, wszystko, co jest zgodne z bogactwem, wszystko, co jest zgodne ze zdrowiem, wszystko, co nie jest zgodne z przebudzeniem, wszystko, co nie jest zgodne z doktrynami Biblii, musimy wykorzenić z naszego życia, musimy się sprzeciwić. Wszystko, co, obojętnie co świat myśli, bo świat ma swój system, w którym, wiecie, ludzie się uczą żyć, a my nie mamy się pogodzić ze światem, my mamy nie żyć w tym systemie, my mamy system w Bogu, który mamy. I ten system będzie działał. Jak to zrobić? Że weź, musimy stanąć w wierze. Musimy zacząć walczyć duchowo. Musimy się przeciwstawić wszelkim siłom, które nas trzymają w przyzwyczajeniach, cokolwiek by to nie było. I musimy walczyć, musimy wyznawać, musimy związywać wszystko, co się nie zgadza z Bożym Słowem i musimy się modlić i uwalniać, żeby Bóg uwolnił rzeczy, uwolnił według naszej wiary, nam się stanie, pamiętajcie, nie według czegoś tam, nie według systemu świata, ale według naszej wiary. I musimy oglądać Bożą rzeczywistość w naszym życiu. Kiedy Boża rzeczywistość przychodzi, wszystko się zmienia.
i w kraju, w którym ludzie twierdzą, że nie może przebudzenia, przychodzi przebudzenie. I ci, którzy mówią, że nie da się pieniędzy zrobić, nagle stają się pogodą.